Szczypta. Odcinek 23. Ma zaledwie 18 lat, a już może pochwalić się ogromnym dorobkiem działalności charytatywnej. Tym bardziej imponującym, biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie wdrażania swoich projektów z powodu młodego wieku niejednokrotnie spotykała się z odmową i słowami: to nie jest zabawa dla małych dziewczynek. Zofia Kierner to polska nastolatka, która jest założycielką i prezeską fundacji Girls Future Ready, pomagającej dziewczętom z Europy Środkowo-Wschodniej w osiągnięciu globalnego sukcesu. Tyle o misji. Spotkałyśmy się dzień po TEDx Warsaw, z którego sceny przekonywała o potencjale drzemiącym w ludziach młodych i ja to totalnie kupiłam. Ten odcinek będzie o inicjatywie kobiecej solidarności, głodzie nauki, wsparciu, jakie mogą sobie wzajemnie dać młodzi starszym i starsi młodym oraz o tym, co jest nie tak w tym, jak uczymy języka angielskiego w polskich szkołach. No bo coś jest nie tak, skoro po 12 latach nauki nie potrafimy płynnie w tym języku mówić ani pisać na zaawansowanym poziomie. Prawda? Posłuchajcie. Zapraszam. Wczoraj duża impreza, którą otwierałaś z takim przytupem i młodą krwią, ważnym tematem. Ważnych tematów wczoraj nie brakowało, ale jak wrażenia, no bo wy, tego publika nie wie, ale wy dużo pracy włożyliście w te treningi przed tym stanięciem na tej słynnej czerwonej kropce. I właśnie dlatego tak uruchomiłaś mi to pytanie tą historią o mlaskaniu. Pewnie, bo pewnie. Takie rzeczy też trenowaliście, nie? Tak, trenowaliśmy i to naprawdę tak więcej niż się spodziewałam. Występowałam już na paru różnych konferencjach i myślę, że od dłuższego czasu nie miałam aż takiego dużego treningu wokalnego w stylu stoisz po prostu przed swoim guide'em, mówisz ma, czy coś takiego po prostu, żeby rozgrzać język i rozgrzać w ogóle siebie do całego przedstawienia. I to było dla mnie takie takie w sumie nowe przygotowanie. Taki też fun fact, że ja w 6 i 7 klasie robiłam musicale w szkole. O. To jest taka moja tajemnica, do której się często nie przyznaję, ale, czekaj, ale to stałam... Teraz pójdzie. Mam już to jedno. Stałam po prostu na scenie i tańczyłam i śpiewałam i w ogóle i chyba też do tego, też z tego się w ogóle zrodziła moja pasja do public speaking i bycia na scenie, ale może nie używania moich tutaj ruchów tanecznych, bo pomiędzy 1 a 6 klasą trenowałam hip-hop, też na scenie, więc w ogóle cała historia bycia na scenie. I przeszło po prostu od tańca do tańca ze śpiewaniem i trochę mówienia do po prostu mówienia na scenie. I myślę, że to jest na pewno moja ulubiona forma przekazywania jakiejś misji czy jakiegoś tematu, dlatego że po prostu stoisz i mówisz, co myślisz. A ja pewnie w ciągu następnych 40 minut zobaczysz, że uwielbiam mówić, więc... Jesteś idealnym rozmówcą, słuchaj. Nie zaprosiłabym Cię, gdyby takiego potencjału jakby gdzieś tam nie było, nie? Ku takiej rozmowie. A ty poczekaj, to jeszcze jedno pytanie Ci zadam, bo z tym całym właśnie backgroundem tanecznym, jak oceniasz wejście, tak wiesz, całego na biało gąsiu na scenę po tych, wiesz... dwóch małych wywrotkach. Ojejku, on się był po prostu kompletną petardą. Fantastycznie. Ja już akurat siedziałam na widowni wtedy, bo to już było po moim wystąpieniu, po moim panelu. Więc siedziałam chyba w drugim czy trzecim rzędzie, wszedł na scenę, a ja po prostu zaczęłam się śmiać. I tak się śmiałam. Fantastycznie. I myślę, że widać, że ma jakiś też background aktorski, wie jak używać sceny, wie jak działać z publicznością i myślę, że to jest świetne. Gąsiu po prostu świetnie wszedł, wiedział dokładnie co powiedzieć, jak się zachować i myślę, że było to perfekcyjnie zrobione. Mój ulubiony moment z kiltem. Tak? No. To napięcie. Oj, myślę, tak, że nikt nie wiedział, co pójdzie dalej. No. Nie? No. Ale dobra. Dzisiaj nie o tym, chociaż w nawiązaniu w ogóle do TEDxa i przede wszystkim do Twojej mowy, nie? Do Twojej mowy, która
gładkim kijem w mrowisko, myślę. Ja to tak troszeczkę odbieram, nie? Tak łamie status quo i naszego podejścia do ludzi młodych. Sporo się mówi dzisiaj o tej generacji Z i ja tak troszeczkę się śmieję w duchu, no bo tak dużo mówimy, dużo analizujemy, staramy się właśnie tak w takie pudełka jakieś wrzucić, a o tych pudełkach i o wychodzeniu z nich było bardzo dużo wczoraj na TEDxie. I to jest chyba taka główna myśl, z którą zostałam. Nie zamykajmy się właśnie w tych pudełkach, bo to są stereotypy, a poza tym ta generacja, no ona się rozwija cały czas, ona dojrzewa na naszych oczach, ona się zmienia. I ty dużo o tym opowiedziałaś, o tym zderzeniu młodych z dorosłymi. Dokładnie. I myślę, słuchaj, moim największym przykładem tego to była ta konferencja, o której opowiadałam. To jest, byłam zaproszona na konferencję pod tematem Gen Z in the Workplace. W sumie ciekawy temat, może fair enough, można o tym mieć konferencję. I to był taki całodniowy event na uniwersytecie, mieli bardzo profesjonalne sale wynajęte, ogromna sala, mega dużo ludzi, naprawdę CEO z najwięksi, po prostu z ogromnych firm, oni wszyscy się chcą się dowiedzieć, jak mam tutaj zatrudnić taką, wiesz, nową krew, powiedzmy, tutaj, tak, co przyjdzie tutaj do mojej firmy. Albo jak wpływać na was. Dokładnie, dokładnie. Więc słuchaj, ogromna konferencja. Ja dostaję maila od osoby, z którą kiedyś gadałam na Zoomie, więc w jakimś innym projekcie, i dostaję tego maila. O, hej Zosia, słuchaj, robimy taką konferencję, jest jutro, czy za dwa dni, czy coś takiego. Słuchaj, wpadnij na taki jeden panel. Ja myślę, nie no kurde, zapraszają mnie jeden dzień przed konferencją, na pewno ktoś musiał skasować. No. Czyli na pewno mieli jakiś duży panel, ktoś tam ważny im skasował. No i powiedziałam, słuchaj, no konferencja, ja zwykle w Stanach nie robię bardzo dużo konferencji, dlatego że bardziej się koncentruję na działaniu tutaj, opowiadaniu o misji tutaj w Polsce, więc myślę, no to może to jest ciekawe miejsce, że po prostu troszeczkę opowiedzieć o tym, co ja robię, może zebrać jakichś nowych sponsorów, skoro dokładnie, to będą, wiesz, osoby z wysokich stanowisk. Dobra, lecimy. Przyjechałam, dostałam taki profesjonalny badge, ubrałam się profesjonalnie, okej, okay, wchodzę i wchodzę na ten mój panel i tam siedzą po prostu tutaj jest siedzi gościo 50 plus lat, drugi 50 plus, może jeden taki młodszy, tak 30, ale on się w ogóle nie przygotował. Czyli on po prostu tam przyszedł, taki pewny siebie, na pewno coś tam dużego robi w biznesie, usiadł po prostu taki pewny siebie na tym panelu. Ja byłam bardzo przygotowana, takie konkretne punkty, wiedziałam dokładnie, co chcę powiedzieć. I okej, oni zaczynają gadać, zadają tam pytania po kolei, co jest według was ważne dla Gen Z w najnowszym jakimś workplace environment. Okej, okay. Najpierw mówi ten gościu 50+. I on po prostu otwiera usta i zaczyna mówić, a najważniejsze jest, żeby były krótkie godziny, dlatego że Gen Z nie chcą dużo pracować. Oni chcą po prostu mieć bardzo komfortowy environment do tego, żeby móc przeprowadzać tą pracę. Mhm. Ja tak sobie siedzę i myślę, niedokładnie. I potem idzie do tego młodego gościa i my wszyscy na scenie siedzimy przed tą ogromną publicznością. Do trzeciego gościa, bo oczywiście ja mówiłam ostatnia, więc też do trzeciego gościa, też 50+. I on tak, z moich tutaj badań wynika XYZ, okej. Okay. Przychodzi do mnie mikrofon, ja po prostu wstaję i mówię, słuchajcie, my potrzebujemy tak dużo przekąsek w workplace, potrzebujemy nowoczesnego miejsca, żeby pracować, bo my to lubimy, żeby było nowocześnie. Potrzebujemy, żebyśmy mieli nielimitowaną kawę, którą możemy sobie przygotowywać. Potrzebujemy mieć takie fajne, różne miejsca, żeby móc się skupić, ale też, żeby pracować razem, bo my lubimy być tacy socjalni. Burze mózgów. Dokładnie. Interakcja. Dokładnie, jakieś takie whiteboardy, powiedzmy, żebyśmy mogli sobie zapisywać. Pobudzające naszą kreatywność. Dokładnie, dokładnie. I po prostu cała widownia stoi, tak się śmieje trochę, trochę klaska i po prostu kompletny szok. I kiedy tylko żeśmy zeszli ze sceny, to wszyscy po prostu do mnie się rzucili, a tam ci wszyscy po prostu zeszli sobie po kolei ze sceny z prawej strony. Ale powiem ci, że to była też doskonała kolejność. Nie wiem, czy też niecelowa. No pozwólmy się tym starszym ludziom wypstrykać z tych ich jakichś tam doświadczeń albo wyobrażeń o tym, jaka Gen Z jest, a potem weźmy to wszystko, wiesz, zaorajmy po prostu tym, co powie Zofia, nie? Dokładnie, ale też miałam takie zastanowienie, że po co ja tu jestem w sumie? Skoro mieli kolejnego gościa, pewnie też tak 30-40 lat na tym panelu, to myślę, że oni się po prostu nie spodziewali, że ja będę, miała powiedzmy bardziej wystrzałowe pomysły. Po prostu myślę, że ja tam usiądę, się zgodzę, ale oni mogą sobie wpisać, a mieliśmy jedną młodą osobę, okej. Okay. Mhm, odfajkować. Ale nie wiesz, kto był wcześniej, nie wiesz. Czy właśnie, bo to jest ciekawe właśnie, nie czy wiem.
w pierwszym oryginalnym line-upie była kolejna osoba, która jednak nie była reprezentantem tego pokolenia, o którym rozmawiali, co jest paradoksem. I czy dopiero w tej jakby, wiesz, drugiej turze, w której cię doproszono, czy wtedy pomyślano o tobie? Jeśli tak, to i tak, no są win-win w sensie, nie? I publika, i ty, i organizator, bo dobrze się stało finalnie, że taki reprezentant się pojawił i przedstawił swoją perspektywę, bo znamy to z innych doświadczeń, nie? Znamy to z ulic Polski, kiedy kobietom, a jesteś młodą kobietą, wielu mężczyzn mówiło, wiesz, jak działać, jak żyć, nie? I to w dużo grubszych tematach niż te, które tutaj jakby podejmujemy. No niemniej, cieszę się, że o tym wspomniałaś i jestem pewna, że w wielu momentach pracy waszej fundacji, którą, kurde, założyłaś w wieku 16 lat? Pierwszą akcję założyłam, kiedy miałam 8 lat. Dobra. Ale oficjalnie tak fundację Girls Future Ready pod tą nazwą nie została założona, aż miałam tak 15-16 i tak legalnie jest zarejestrowana w Polsce, kiedy miałam właśnie chyba miałam 16 lat. To dobra, to czekaj, po kolei, żeby nasi słuchacze, którzy nie jakby wszystko śledzą, być może nie wszyscy byli na TEDxie, ale zachęcamy, żeby w momencie, w którym pojawią się materiały wideo, żebyście wrócili do występu Zofii, bo jest mega ważny, mega fajny i mega dający do myślenia. Ale dobra, Zofia, no to poproszę krótko o tym, co robicie i jak robicie, że te kobiety są gotowe do tego, żeby realizować trochę swoje i prywatne, i zawodowe marzenia, bo tak bym to chyba, nie? Tak. Pewnie. Słuchaj, wspomniałam o tym na początku wystąpienia, ale tak opowiem mniej więcej o czym robimy. Czyli misją Girls Future Ready jest pomagać dziewczynom być otwarte na globalne kariery i gotowe na te globalne wyzwania. Czym są te globalne wyzwania? Może to jest takie pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Po pierwsze bycie kobietą, po drugie bycie młodą kobietą, a po trzecie bycie młodą kobietą z Polski. Więc to są trzy w sumie takie bariery. Nie lubię używać słowa bariery, bo to nie są bariery. Wyzwania. To są wyzwania, ale też opportunities w jakimś sensie, że jest to szansa, żeby w sumie zagrać trochę na swoich... Na swoich siłach, czy na swoich słabościach, żeby po prostu dojść daleko. Żeby je przekuć w coś, co... Kurde, i teraz ja, popatrz, widzisz, ty myślisz, że masz problem, bo mówimy po polsku. Nie, to się zdarza też polskim laskom. Żeby przekuć po prostu swoje słabości i szanse w sukces. Kurde, po prostu, no nie bójmy się tego, nie? Pomagacie to robić tym młodym kobietom. Dokładnie. I wiesz co... Zosia teraz zapisuje w swoim słynnym notesie. Wy nie wiecie tego, ale Zofia ma notes, w którym notuje rozmowy ze wszystkimi ludźmi. I teraz pojawił się, słuchajcie, taki napis na różowo na karce góry, szczypta. I jeśli się pojawi w trakcie tej rozmowy jakakolwiek myśl, a ja nie siedzę w mózgu Zofii teraz i tego nie wiem, ale mam nadzieję, że mi to potem pokaże, to Zofia skrzętnie to zapisze, słuchajcie, i potem to wykorzysta. Też nie wiem jak. Ja mam po prostu kompletną obsesję na tym, żeby rzeczy zapisywać, bo się boję, że czegoś zapomnę. Po prostu nie mam już miejsca w mózgu. Ciągle po prostu coś nowego mi wpada do głowy i muszę to sobie zapisać. Więc kolejną rzeczą, którą chciałam, co właśnie sobie teraz w moim tutaj notesie zapisałam, to global recognizability. Bo myślę, że to jest kolejna rzecz, która w sumie pasuje do naszej konwersacji i dodaje do tego, dlaczego misja Girls Future Ready jest tą misją, którą jest. Mieszkam za granicą od 12 lat, a w Polsce mieszkam przez pierwsze 6 lat swojego życia, 8 lat w Finlandii, 4 lata w okolicach Seattle, a teraz ostatnie 2 w Bostonie, a w przyszłym roku będę mieszkać w Kalifornii, więc w ogóle full circle. I największy, może nie problem, ale największą rzeczą, z którą się spotykam, kiedy mówię, że jestem z Polski, to tak przychodzę do kogoś... I oni słyszą, albo czasem mam lekki akcent, albo coś tam o mnie, czy po prostu ludzie lubią spytać, skąd jesteś. Ludzie pytają, where are you from? I'm from Poland. Holland? I ja tak sobie siedzę, Holland? A potem jeszcze lepiej. A w jakim języku tam mówią? Polandish? Wow. Tragedia. I bardzo, bardzo mnie to boli, że Polska nie ma takiego global recognizability. Ostatnio dostałam nagrodę Rising Star Ambassador of Polish Innovation, czyli za dalej po prostu opowiadanie o Polsce i pokazywanie Polski w dobrym świetle, na świecie, międzynarodowo.
Moim marzeniem jest, żeby zobaczyć, jak polskie kobiety stoją na wysokich pozycjach w międzynarodowych firmach. Przecież są osoby w Stanach. Przecież Elon Musk nie jest z Ameryki. Jimek wczoraj z tego się śmiał, nie? Dokładnie. Co znaczy być Polakiem? Dokładnie. Co znaczy być Amerykaninem? Dokładnie. Hello. Dokładnie. Ale myślę, że osoby z Singapuru, z Chin, z Indii, nawet z Ameryki, z Kanady, z różnych miejsc w Europie, w Niemczech na przykład, czy z Francji mają inną renomę niż osoby z Polski. I bardzo mnie to boli. Chciałabym, żeby szczególnie kobiety, ale ogólnie też wszyscy ludzie z Polski mieli global recognizability w ogromnych firmach. Żeby następny Jeff Bezos był z Polski. I nieważne, czy pracuje w Polsce, czy pracuje w Ameryce, ale żeby były imiona tych osób znane i żeby po prostu były znane za rzeczy fantastyczne. Mhm. Maria Skłodowska-Curie, nikt nie wie, że ona jest z Polski. Przecież wszyscy, nawet nikt nie mówi Maria Skłodowska-Curie, tylko mówią Maria Curie. Mhm. I tyle, jakby była z Francji. I chciałabym, żeby kobiety były na takich międzynarodowych stanowiskach, po prostu, żeby się tam znalazły i żeby ludzie o nich wiedziały. I to buduje, po prostu podbudowuje markę Polski. Jak to pasuje do mojej misji? Ja trenuję dziewczyny, może trenuję to jest takie lekko ekstremalne słowo, ale staram się przygotowywać dziewczyny, które są w młodym wieku, które są mega ambitne i mają mega siłę na to, żeby osiągnąć ogromny sukces w życiu. Ja od kiedy byłam bardzo młoda, byłam bardzo ambitna. Możesz zapytać mojej mamy czy moich dziadków. Moja babcia była na TEDxie wczoraj i wszystkie opowiadała. W ogóle to mam na sobie teraz naszyjnik, który mi dała 10 lat temu. Miałam 8 lat i wygrałam jakąś tam międzynarodową historyczną nagrodę. I ona właśnie dała mi ten naszyjnik i do teraz go noszę i szczęście przynosi. Jesteś sentymentalna trochę. Oj. Bardzo, bardzo. Do tego też mój notes pasuje. Wszystko razem. Ale, ale to jest... Girls Future jest dla dziewczyn, które są ambitne i to one chcą być na tych wysokich pozycjach. Czyli dziewczyny, które są teraz częścią Girls Future, nie mam taką wizję, że to one będą... nie chodzi o to, żeby być sławnym czy bogatym. Czy nie trenuję celebrytek, ale dziewczyny, które chcą być kimś. Mają jakiś plan. A pozwól, że użyję, bo tu mi mega to pasuje, a będę gadać też z prezeską fundacji, która troszeczkę działa na dziewczyny, też wspiera dziewczyny, tak jak Ci powiedziałam, w kuluarach Szczypty, jak sobie nalewałyśmy kawę, level niżej, w sensie jeszcze młodszy na rybek, Inspiring Girls. I tu chcę nawiązać do danych z raportu, z których im wyniknęło, że i ciekawa jestem, czy ty, zderzając się z tymi starszymi dziewczętami, czy ty to też czujesz. Im słuchaj, wyszło, że dziewczyny na pewnym etapie, tak około 15 roku życia, zaczyna im strasznie spadać w ogóle pewność siebie. Wcześniej są, wiesz, takie otwarte, dokładnie tak samo jak chłopcy, nie ma jakichś takich barier i są takie, wiesz, odważne w sięganiu po swoje marzenia, ale potem coś się dzieje, nie wiem, czy właśnie społeczeństwo, czy otoczenie, czy szkoła, czy system, coś się dzieje, że ta pewność siebie spada aż o 30%. Taka dana statystyka, która mnie poraziła troszeczkę. I takie pytanie może, bo od razu może zderzymy to z Twoim doświadczeniem, czy czujesz to, że dziewczynom właśnie w pewnym momencie jakby trochę, wiesz, opada ta siła i potrzeba im właśnie takiego wsparcia? Czy może masz do czynienia z takimi, które właśnie widząc, jak ty podchodzisz do tematu, wiesz, właśnie tak jak wspomniałaś, ambitnie, to masz szczęście pracować z takimi, które jeszcze nie zatraciły tej pewności siebie i jesteś w stanie to pociągnąć wyżej, dodać im właśnie tych jaj, takiego poweru? Pewnie, pewnie. Słuchaj, 100% się zgadzam. To jest to ogromny, ogromny problem. Jeden z tych głównych filarów, które rozwijamy, czy głównych takich key pillars, na którym oparta jest Girls Future, to jest właśnie pewność siebie. Pewność siebie bardzo spada, szczególnie w szkole średniej i dalej. I dlaczego? Dlaczego to jest w sumie tajemnica? To jest inne dla każdego. Jest to bardzo personalny temat, jest to bardzo indywidualne. Czy to jest social media, czy może po prostu dorastanie, czy konkurencja, czy w ogóle tak jakiś system edukacyjny zaplanowany. Myślę, że każda z tych rzeczy ma impact.
To, co widzimy w szkole, jak dziewczyny bardziej siedzą z tyłu klasy, chcą się mniej zgłaszać, są mniej gotowe do tego, żeby odpowiadać na pytania, albo na konferencjach, jak siedzą. Wczoraj podeszli do mnie tylko chłopaki. Wczoraj po mojej konferencji podeszli tylko chłopaki, bo byli taki, tacy dwaj chłopcy, co do mnie podeszli. Jeżeli tego słuchają, jesteście genialni. Podeszli do mnie taka dwójka chłopców i w ogóle... podziękowali oczywiście za prezentację, powiedzieli, że bardzo inspirujący, że śledzą moją pracę już od wielu, wielu lat. Nice. I w ogóle byłam taka dotknięta, tak, naprawdę tak miło coś takiego usłyszeć, ale mówią, że tak, że widzą, że to jest ogromny problem, że sami działają społecznie w różnych takich inicjatywach i byłam naprawdę pod takim dużym wrażeniem. Ale cieszę tylko się. Chłopaki podeszli. I podeszła do mnie mama, która chciała ze mną zrobić zdjęcie dla swojej córki. Nie zderzyła żadnych myśli po tym twoim wystąpieniu z tobą? Była inna mama, która w ogóle schodzimy kompletnie z tematu, ale jeszcze, powiem. Zaraz wrócimy, będziemy pewnie. Meandrujemy. Bardzo, bardzo, bardzo fajna pani do mnie podeszła i powiedziała, że słuchaj Zosia, po twoim wystąpieniu doszło do mnie, że kiedy parę lat temu mój synek, 9 lat miał, podszedł do mnie i powiedział, mama chce założyć biznes w szkole. I ona powiedziała, że ja mu wtedy powiedziałam, nie no słuchaj synek, przecież to jest takie trudne, musisz kupić to i to i to, a potem musisz zorganizować to i musisz jeszcze pójść do dyrekcji o pozwolenie, musisz pójść zrobić to. I potem podcięła mu skrzydła zamiast dodać. Dokładnie, nie, powiedziała, że on potem, i potem powiedziała, że on tak odszedł taki smutny i powiedział, okej, mamo, okej. I ona powiedziała, że po moim wystąpieniu wraca teraz do domu, siada sobie z nim przy stole znowu, żeby było. Siada przy stole, otwiera mu miejsce przy stole i mówi, słuchaj synek, zakładamy ten twój biznes, zakładamy biznes plan, teraz myślimy i let's go. Zajebiście. I to jest ten impact. I to nie? jest ten impact. I to było po prostu, tak to usłyszałam. To są najpiękniejsze dwa momenty, nie? W momencie, w którym tak działasz społecznie, aktywistycznie jak ty. Ale dobra, wróćmy do treningu. Jak trenujesz te kobiety? Jak trenować dziewczyny? Dobra. Mamy 5 programów. Co roku bierze w nich udział parę tysięcy dziewczyn. Przejdźmy może przez programy, to będzie miało najwięcej sensu. Ulubione dziecko, ale mój ulubiony program, taka moja perełka to Hair Story. Jest to program, który założyłam prawie 2 lata temu już i polega na tym, że łączymy młode dziewczyny z mentorkami. Nie patrz, jak ja też notuję. Dobra. Możemy się potem wymienić z notatkami. Tak. Hair Story polega na tym, że łączymy młode dziewczyny do 24 roku życia z doświadczonymi mentorkami, ekspertkami w swojej dziedzinie. Kim są te mentorki? To są kobiety, które są na wysokich stanowiskach w różnych firmach, czy organizacjach, czy stworzą swoje własne projekty. Na przykład parę miesięcy temu były podcasterki z Halo Dziewczyny. Nie wiem, czy kojarzysz. Świetne dziewczyny i pracowały z taką młodą dziewczyną, z Julką Kobierską, która dzięki współpracy z nimi założyła swój własny podcast. Czad. Teraz podcast się nazywa Między Poduszkami. Bardzo Wam wszystkim polecam. I chodzi o to, że one nie siadają po prostu sobie nad kawą i nie gadają. Bardzo wiele takich programów mentoringowych mówi, słuchaj, masz mentora, działaj. Nie, to nie działa. Hair Story polega na tym, że idźmy dalej z przykładem Halo Dziewczyny. Halo Dziewczyny są ogłaszane na naszych social media jako mentorki i dziewczyny się zgłaszają. Zwykle jest paręnaście, parędziesiąt aplikacji. My jako dyrekcja Growth Switcherly Board wybieramy 3 finalistki, czyli takie 3 dziewczyny, które myślimy, że będą najlepiej dopasowane do programu, według tego jaka jest aplikacja. Częścią aplikacji jest parę wypowiedzi, plus krótki filmik, parę zdjęć, więc dosyć taka pełna aplikacja do programu. Trzeba się naprawdę postarać. Nie można po prostu sobie wpisać tak chcę, tylko naprawdę chcemy zobaczyć ambicje w dziewczynie. Więc dziewczyny się czasem załączają dodatkowe eseje, które pisały. Więc my potem wysyłamy te 3 finalistki do mentorki. Mentorka wybiera, z kim chce pracować. No i mówimy, okej, let's go. Taki jest Wasz finalny produkt. I przy tym, kiedy ogłaszamy Hair Story, już jest napisane. Tu masz mentora. Przez 3 miesiące pracujesz, żeby stworzyć to. I czasem to jest podcast, czasem to są dziewczyny, które pisały artykuły, które były potem opublikowane w różnych portalach międzynarodowych, czy na blogach kobiecych. Jest dziewczyna, która pracuje teraz z Klarą Koftun w Risk Maiden Warsaw i projektuje swój własny ciuch. Więc ogólnie chodzi o to, żeby stworzyć final product. No i działają razem przez te 3 miesiące.
i tworzą. I uczą się piękne. Przez współpracę, nie? Dokładnie. Na żywym organizmie. I to jest takie, moim zdaniem, powiedzmy, że bardzo tak quote-unquote amerykańskie, dlatego że to jest cała teoria w hands-on learning i tego mi tak brakuje w polskich szkołach. Czyli też nie jednorazowa akcja, na przykład właśnie jakieś, nie wiem, spotkanie, które ma na celu po prostu czystą inspirację i może jakieś takie, wiesz, wrzucenie takiego poweru, zakrzewienie chęci, tylko taka bardziej long-termowa, rozłożona w czasie współpraca, w ramach której ktoś po prostu namacalnie nauczy się robić coś, o czym marzył i do czego czuje, że ma predyspozycję, nie? I to są dziewczyny, które już widać, że mają pasję w tamtej dziedzinie. Albo nawet jeżeli nigdy tego nie próbowały, to też aplikują i czasem też zbierają właśnie szanse, żeby pracować z tą mentorką. No dobra, to jest herstory. No właśnie, jest więcej programów. To jest jeden program. Czyli taki hands-on learning pokazujemy różne dziedziny. Rok temu stanęłam z taką lekką barierą od niektórych mentorów, bo wszyscy nasi mentorzy to są wolontariusze. Po prostu są częścią Herstory, dlatego że chcą pomagać. I dostawałam wiele odpowiedzi od mentorów, że słuchaj, świetny program, ale nie mogę Ci poświęcić 3 miesięcy mojego czasu. No to ja tak sobie myślę i zwykle mówiłam, no dobra, okej, okay, no to napisz, kiedy będziesz mogła na przykład, jest okej, nie ma problemu. Ale nie, wymyśliłam teraz nowy sposób, żeby troszeczkę pójść dookoła tego, żeby się zgodzili na coś innego. Zawsze pytam o to, żeby być mentorem w Herstory, jeżeli się nie zgodzą, no dobra, to my robimy takie Herstory Masterclass. Półtorej godziny warsztat, mniej więcej 20 minut wystąpienia od gościa. Siedzimy sobie, wszystkie spotkania były online, bo stworzyłam ten program około rok temu, więc co miesiąc mamy nowe, jest ogłaszane nowe masterclass, dziewczyny potem się spotykamy się wszyscy na Zoomie i słuchamy takiego gościa przez powiedzmy 20-30 minut, opowiada nam o tym, jak doszło do tego, że są po prostu w swojej karierze, jakie mieli różne obstacles along the way, jakieś swoje największe life advice podają, ulubione cytaty, ulubione książki, tak sobie razem gadamy. Jest to bardzo limitowana grupa dziewczyn. Na każdą masterclass jest zapraszane 15 dziewczyn plus wszystkie laureatki Herstory. Więc jest to grupa maksimum, tak 20 osób, 25 się zawsze spotyka. I po prostu siedzimy i słuchamy, a potem zadajemy pytania i się tak integrujemy. I takie Herstory masterclass, jeżeli ktoś nie chce poświęcić 3 miesięcy, żeby się uczyć o jednej dziedzinie, dlatego że powiedzmy, że nie wie, że... To jeszcze nie wie, nie? Chce się zainspirować, zobaczyć, czy da się. Dokładnie. Jak jesteście dziewczyną, która po prostu nie wie, czy chce się wziąć udział w mediach, czy w modzie, czy w STEM, czy w prezentacjach, czy coś takiego, przychodzi sobie na taki masterclass i może troszkę posłuchać o jakiejś dziedzinie, nauczyć się, otworzyć sobie nowe drzwi. I to nie jest duże poświęcenie. Półtorej godziny, to jest zwykle około 7 wieczorem w Polsce, więc po szkole sobie czasem po prostu ludzie włączają, siedzimy sobie razem. Świetny czas. I to jest Herstory Masterclass. Dobra. Kolejnym programem to jest Girls Global Ready. Jest to program, gdzie co roku łączymy 100 dziewczyn z mentorkami w Stanach. Mentorki, które są native English speakers, czyli szansa, żeby porozmawiać sobie z kimś w Stanach. Budujemy przyjaźnie, budujemy ten global mindset, pokazujemy, że świat jest ogromny. To co dziewczyny, taki feedback zwykle dostajemy od dziewczyn, które są częścią Girls Global Ready, że nie spodziewały się, że są tak podobne do dziewczyn w Stanach. Mają dokładnie takie same problemy, takie same bardzo podobne doświadczenia. I fajnie jest poznać kogoś, kto w sumie jest do nas tak bardzo podobny, ale mieszka gdzieś indziej i ma troszeczkę inną perspektywę na świat. Ja zauważam, że dziewczyny w Stanach są jednak bardziej pewne siebie i bardziej jak to mówi moja mama, mają krew na zębach, czyli taką chęć na to, żeby osiągnąć sukces. Dokładnie. I tak samo mają dziewczyny z Singapuru, z Chin, z Indii i chcemy też ten taki głód na sukces obudzić tutaj w dziewczynach w Polsce, więc szansa, żeby porozmawiać z kimś jest ekstra. Budowanie mostów. Dokładnie. Dokładnie. I przy okazji, co jest moim zdaniem największym problemem, który stoi przed dziewczynami w Polsce, żeby osiągnąć globalny sukces, rozwijamy język angielski. To jest zajebista rzecz, bo myślę, że... Myślę też, że inni się ze mną zgodzą. To jest trochę truizm, ale jednak, kurde, po angielsku rozmawia się w ogromnej części globu. To jednak otwiera, nie? Otwiera różne możliwości. Jeżeli się nie zna języka angielskiego, no chance. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy jeszcze bardziej w globalnej wiosce niż wtedy, kiedy o niej pisał McLuhan, nie? Dokładnie, dokładnie. I Amerykanie bardzo lubią komplementować
turystów, czy osoby, które przyjeżdżają do Stanów i na przykład mogą usiąść przy kawie i zamówić sobie croissanta i kawę. Okej, super. Jeżeli umiesz coś takiego zrobić, bardzo Ci gratuluję, ale to nie wystarcza. To nie wystarcza, dlatego że tak jak tylko usiądziesz do spotkania biznesowego, nie przetrwasz. Amerykanie są bardzo przyjemni na początku i bardzo są... Bardzo lubią skomplementować, że skąd jesteś, a z Polski, a super, a może z Holandii, ale nie. I tak sobie tak siedzą sobie nad kawą, rozmawiają, your English is amazing. I tak długo, jeżeli można sobie coś zamówić, czy poprowadzić lekką konwersację o pogodzie. Dokładnie. Ale potem, jak jesteś z tą samą osobą w konwersacji biznesowej i jest twoją konkurencją o to, żeby dostać jakiegoś sponsora, czy podwyżkę, czy awans, czy w ogóle, żeby dostać jakąś pracę, przegrywasz. 99% razy przegrywasz. Z tak prostej przyczyny. Dokładnie. Ale i z jednej strony rozumiem to. Jak mogą Cię postawić na wysokiej pozycji, jeżeli nie mówisz dobrze po angielsku? I też nie chodzi o to, żeby mieć fantastyczny akcent, ale trzeba mówić płynnie, trzeba mówić na poziomie bardzo zaawansowanym i trzeba po prostu... móc przetrwać w takim świecie, który jest w 100% w języku angielskim. I szkoły w Polsce w ogóle do tego nie przygotowują. No właśnie, ty kiedyś pamiętam, wspominałaś, chyba oglądałam jakiś wywiad twój albo czytałam, nie wiem, bardzo dużo tego jakby sprawdziłam, zanim się spotkałyśmy. Wspominałaś też troszeczkę o tym etapie, w sensie szkoły, w swojej mowie. I też się z tym zderzałaś, nie? Z tym takim hamowaniem troszeczkę i to jest straszne, no bo szkoła powinna rozwijać, nie? A tutaj w ogóle zetknęłaś się z taką blokadą w inicjatywie, której chciałaś pomóc innym laskom, żeby po prostu ten angielski był jeszcze lepszy. Opowiesz o tym? To była inicjatywa, którą zaczęłam, kiedy miałam 8 lat. Mieszkaliśmy wtedy w Finlandii, już chodziłam do międzynarodowej szkoły, byłam w drugiej czy tam trzeciej klasie podstawówki i moi rodzice zdecydowali, a co gdybyśmy tak w wakacje wrzucili Zosię do polskiej szkoły? Tak, why not? Spróbujmy. Ja uwielbiałam się uczyć, więc dla mnie to było super. Poznam sobie koleżanki, trochę się pouczę, będę tutaj ekstra mądra, będzie świetnie. Przyjechałam do polskiej szkoły i w sumie poszło mi zaskakująco dobrze. Szczególnie na języku polskim. A już wtedy od 3 lat nigdy nie chodziłam w ogóle do szkoły polskiej, bo zaczęłam edukację już w Finlandii, więc wszystko się uczyłam w języku angielskim. Ale na języku polskim jakoś tam dobrze mi poszło. Nawet jakiś mój esej dostał wyróżnienie, więc w ogóle byłam mega z siebie dumna. Powiem Ci, że jedyny przedmiot, na którym nie mogłam dostać 6, to był angielski. A ja już po angielsku się uczyłam i płynnie mówiłam. Ja tłumaczyłam moim koleżankom, żeśmy się przebierały na fizykę. Nie na fizykę. Na WF. Na WF. WF, dokładnie. Na WF żeśmy się przebierały i one mnie pytają, ej Zosia, tutaj przetłumacz mi tekst tej piosenki. A ja tak się siedzę, to ta piosenka mówi to i to. Albo Zosia, tutaj mam mój ulubiony cytat, to przetłumacz mi. Okej, no to tak się tutaj tłumaczy. Ja siedziałam i mogłam sobie spokojnie już z kimś porozmawiać po angielsku, ale z egzaminu nie dostałam 6. I to było dla mnie takie, co się stało? I to, może to się urodziło po prostu z mojej ambicji do tego, że chciałam dostać dobrą ocenę, ale po prostu wróciłam do domu i mówię, mamo, no jak to jest możliwe, że ja, kiedy już mówię w tym języku angielskim, nie mogę dostać dobrej oceny na tym teście? I cały ten test to była po prostu gramatyka. Present perfect. Nie miałam zielonego pojęcia, co to jest. Używałam różnych tam present perfect, past perfect, w tym, kiedy mówię w języku angielskim. Zakład, że 12 czasów nie używasz. To po pierwsze nie używam, po drugie nie znam 12 czasów. Nawet nie wiedziałam, że jest ich 12. I po prostu było dla mnie to taki mind-blowing moment, że nie ma szans, że osoba, która się tylko wykuje tych wszystkich gramatycznych różnych terminologii, to będzie mogła mówić płynnie w języku angielskim. Co z tego? Co najwyżej rozwiążesz kilka testów, ale dokładnie. Nie pójdziesz gadać w życiu, dokładnie, nie? Dokładnie, dokładnie. I zaczęłam potem rozmawiać też z koleżankami. Mówią, nie no, słuchaj, angielski to jest mój najmniej ulubiony przedmiot, bo to takie nudne, siedzimy tylko i wypełniamy tutaj zadania w książeczce. Tak. Rozmawiałam z moją nauczycielką i mówi, no nikt w sumie nie chce na moje lekcje przychodzić, tak mi przykro, wszyscy tak się nudzą, ale ja tak muszę, bo taki mam tutaj... Sylabus, plan. Dokładnie, dokładnie. I muszę ten curriculum wypełnić. Mówię, ojejku, no szkoda. I
I ta klasa była mega, mega super smutna. Takie szare ściany trochę. Ja kiedy się uczyłam języków w szkole w Finlandii, tylko że to była międzynarodowa szkoła, byli przygotowani na to, że są dzieci, które po prostu nie mówią w języku angielskim, więc byłam wstawiona w taką specjalną, taki specjalny klub po szkole, gdzie chodziłam, miałam taki assisted English learning, gdzie po prostu siedziałam dodatkową godzinę, półtorej po szkole i tam z panią czytałyśmy, uczyłyśmy się trochę takich zagadnień i tak dalej. I ta klasa była po prostu pełna kolorowych plakatów, książek i po prostu miałam takie... Ja jestem taka wdzięczna po prostu losowi i moim rodzicom też, że po prostu miałam szansę się nauczyć języka angielskiego właśnie w takim klimacie. To po prostu tak mi życie zmieniło. To, że teraz mówię w języku angielskim, life changing. Ale ta klasa w Polsce właśnie mieli jeden taki textbook, czarno-biały, po prostu wydruki kartek, czyli ksero, dokładnie, gramatyki. I to było takie przykre. No i ja tak sobie myślę, wróciłam wtedy do mojej szkoły w Finlandii i tak sobie myślę, no a co mi tak pomogło, kiedy ja się uczyłam tego języka angielskiego? I mi najbardziej pomogły książki. Proste książeczki z dużymi obrazkami, duże litery, po prostu, żeby móc sobie połączyć obrazek z tekstem. Super, ekstra. I pomyślałam, przecież jest dużo rodzin tutaj w tej mojej szkole. To była szkoła od pierwszej podstawówki do 12 klasy liceum, czyli po prostu cała 12 klas, całą edukację można było w tej jednej szkole zrobić. Właśnie teraz widziałam zdjęcia na social media moich kolegów, co jeszcze zostali w tej szkole w finale i teraz właśnie mieli graduation, zakończenie roku swojej 12 klasy. Super, super w ogóle moment. I pomyślałam, no to może ja po prostu pozbieram parę takich książeczek i je zawiozę ze sobą następnym razem, kiedy będę w Polsce. No to moim pierwszym krokiem było pójście do mojej pani dyrektor. Pani dyrektor, jeszcze ją pamiętam, w ogóle świetna, świetna laska, ale bardzo taka... strict? Może nie strict, była bardzo ciepłą osobą i bardzo chciała pomóc, ale powiedzmy, że była bardzo taką zorganizowaną osobą, która bardzo chciała się wpasować po prostu do norm. Była w ogóle nową dyrektorką, więc tak trochę to był taki skomplikowany moment dla niej. Ale poszłam do niej i mówię, proszę pani, ja miałam taki pomysł, że ja była w Polsce, w mojej szkole w Polsce i bardzo chciałabym zorganizować taki book drive. Bo ja widziałam, jak rodzice ciągle, bo to była szkoła, która często robiła różne takie akcje społeczne, typu o, teraz robimy food drive dla dzieci w Kenii, powiedzmy, i każdy przynosił z domu, powiedzmy, jakiś jeden przyniósł zupę pomidorową w puszce, czy a ktoś inny przyniósł makaron mac and cheese, powiedzmy, żeby go przygotować, i tak żeśmy zbierali to jedzenie i potem wysyłali dla osób w potrzebie. No to myślałam, no to skoro coś takiego robią rodzice, no to ja, pomimo tego, że mam 8 lat, tutaj dwa kucyki na głowie, jestem dosyć niska i tak w ogóle, ale miałam super, mega dużo energii, to ja sobie pomyślałam, zrobię dokładnie coś takiego, tylko że z książkami. Jest wiele rodzin, które mają takie malutkie książeczki, które kiedyś używali, żeby czytać dzieciom, ale po prostu ich nie używają. Siedzą sobie na strychu, zbierają kurz i ona powiedziała, no i taka przykro mi się tak zrobiło. Cię. Po prostu kompletnie mi zasiła. Ale ja mówię, potem poszłam, popłakałam, no mamo, nie zgodziła się. A moja mama mówi, słuchaj, nie poddawaj się. Jeżeli ona zobaczy, że ty się starasz, to napisz jej kolejnego maila i powiesz, słuchaj, proszę pani, szanuję, że pani powiedziała, że to jest nie okej, ale mam nowy pomysł. Czy mogę się z panią znowu spotkać? I tak się z nią spotykałam przez po prostu 8 miesięcy. Wychodziłaś to, Zośka. No, dokładnie. Miałam z nią taki po prostu raz w tygodniu work lunch, żeśmy się na lunchu spotykały i pokazywałam prezentację z nowym pomysłem na projekt i po 8 miesiącach się zgodziła. No i zorganizowałam taki book drive, w ogóle zorganizowałam taki konkurs w szkole, która klasa zbierze najwięcej książek, dostaje, wygrywa taką jakby klasową imprezę i tam potem do tej klasie, która zebrała najwięcej książek, przywiozłam dużo jedzenia, tam popiekłam, zrobiliśmy taką całą imprezę super fajną, takie fajne, słodkie zdjęcia z tego i no i udało się zebrać za pierwszym razem chyba 300 książek. Nie jest to dużo, ale jak na jedną szkołę to idealnie pasuje. Zabrałam je w moją różową walizkę, potem tą różową walizką tak podeszłam do tej mojej szkoły, zorganizowałam takie rozdania do tej klasy i po prostu byłam taka szczęśliwa. Wtedy nie było łatwo, ale dzisiaj też nie jest łatwo. Dzisiaj idziesz po większe rzeczy ze swoją fundacją. I jak dzisiaj, od czego dzisiaj się odbijasz? Przejdźmy do tego dorosłego stołu, do którego zachęcałaś, żeby zapraszać właśnie młodych, nie? Wczoraj na TEDxie. Też nie jest prosto.
Domyślam się, że nawet chyba jest ciężej. Jest poważniej. Poważniej. Mhm. To jest prawda. Jest na pewno poważniej. Myślę, że czym się robi starsza, tym więcej jest respektu. Co jest rzeczą dobrą. Może jest to, że jestem starsza, ale myślę, że też mam 10 lat pracy za sobą i to trochę pokazuje, że jeżeli ktoś mi da sponsorship, czy partnerstwo, czy pieniądze, to nie pójdzie na marne. To jest też chyba to poczucie odpowiedzialności, nie? Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo. Już nawet nie za siebie, tylko za te wszystkie dziewczyny, które wspieracie. Dokładnie, dokładnie. Więc nie jest prosto z tej perspektywy, że prosimy o więcej, ale też mamy profesjonalne materiały, które zbieram od 10 lat. Mam zdjęcia mojej pracy, mam statystyki, które pokazują, że we deliver. We get money, we deliver. Za każdym razem. Mhm. Że jeżeli ktoś nas zasponsoruje, to zawsze dostanie, że dotrzymamy naszego słowa, że będziemy działać, że będziemy robić to, co robimy. To nie jest tak, że ja prowadzę tą fundację, żeby być bogata. Nie, przecież nikt nie prowadzi non-profit, żeby być bogaty. Ja mam po prostu misję, że chcę coś zmienić na świecie, ale prawda jest taka, że nie da się zmienić czegoś na dużej skali bez finansowego wsparcia. No nie ma robienia dobrych rzeczy bez hajsu. Hello, to ma zarabiać na siebie, żeby móc mieć większy jeszcze impact, nie? Tak, znaczy wszystkie programy w Growth Retreat są kompletnie za darmo. Her Story, Growth Global Ready, Her Story Masterclass, Growth English Ready, nikt nie płaci nic. Zero. Wszystko pokrywam ja. Wszystkie koszty, które są związane z fundacją, pokrywam albo ja, albo sponsorzy. Nie chcę, żeby pieniądze były barierą takich utalentowanych dziewczyn, żeby brać w czymś udział. To wróćmy do tych problemów przy stole z dorosłymi. Czym się mierzysz? Co jest najtrudniejsze, jak idziesz na przykład po kasę dla swojej fundacji? Pierwszym problemem jest po prostu stanie przy drzwiach. Dlatego, że czasem ludzie się nie spodziewają, że będę aż taka młoda. A myślę, że wiele z nich wie, bo jesteśmy połączeni na LinkedInie i widzą jakby zdjęcia, nie ile mam lat i wiedzą, że mam lat 18, ale zawsze jest taki szok. O wow, ale jesteś niska. Albo ojejku, ale ty młoda jesteś. Czy, albo jeszcze gorzej. A mało, a ty dziewczynko, kim ty jesteś? Przecież my tu mamy gadać CEO Girls Future Ready. A ja tak sobie stoję. Here I am, this is she. I naprawdę to jest taki największy szok. Są momenty, kiedy przygotuję się do spotkania, mam prezentację, ubiorę się profesjonalnie, przychodzę i ludzie mówią, out. Nie, ja dziękuję. Serio? W sensie tak out, czy w sensie... Nawet nie otworzę prezentacji. O kuźwa, w sensie przepraszam. Ale no. Naprawdę nie jest prosto. Wierz mi, że uzyskiwanie funduszy jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Okej, pierwsza bariera – wiek. W Polsce szczególnie. Spotykam się też z barierą, że jestem kobietą. W Finlandii – equal, kompletnie. Kobieta, mężczyzna – równo. W Stanach Stany są bardzo misyjne. Jeżeli jest jakaś społeczna misja, to bardzo wiele ludzi po prostu dołącza się do tego i działają. Więc temat Women Empowerment, pomimo tego, że nie jest jeszcze 100% równo, mówi się o tym, robi się jakieś konkretne kroki, stawia się konkretne kroki do tego, żeby coś poprawić. W Polsce za to, myślę, że jak tylko się z samolotu zejdzie, to od razu czuć, że jest inaczej. I że to, że jesteś kobietą, ludzie na ciebie troszkę patrzą inaczej. Inaczej się zachowują. Może to jest przykład, który czasem używam, może nie jest to perfekcyjnym przykładem, ale to jest pierwszy, który zawsze mi przychodzi do głowy, to przez bardzo długi czas jeździłam na obozy tenisowe. Gram w tenisa ogólnie tak z pasji, gram w tenisa, reprezentuję szkołę. Też uczyłam tenisa w zeszłe wakacje, robiłam taki cały tenis coaching w Bostonie w czasie COVID-u, więc uwielbiam ten sport. Ale jeździłam parę lat temu, przyjechałam na obóz i byłam jeden dzień spóźniona, dlatego że miałam po prostu lot ze Stanów mi się opóźnił i musiałam przyjechać jeden dzień później. I przychodzę i od razu, a to dziewczynko, to ja ci może tą walizkę zaniosę na górę. A ja powiedziałam, nie, proszę pana, ta walizka jest lekka, ja sobie ją zaniosę. Nie, no przecież młoda kobieta nie może nosić ciężkich rzeczy, o czym ty mówisz? A ja tak sobie myślałam, wiem, że to chodziło o to, że po prostu, żeby być przyjemnym i że okej, żeby mnie zaprosić tutaj, żeby pomóc mi z walizką, ale była to taka presja, gdzie po prostu parę razy powiedziałam, nie, jest okej, sama ją sobie wniosę, ale
po raz kolejny i kolejny i kolejny, nie, ja ci wniosę, nie przejmuj się, tutaj małe dziewczynki nie mogą nosić walizek, jesteś jakby zbyt za mało silna na to, żeby ją zanieść, ja tutaj duży mężczyzna ci zaniosę walizkę. Okej, okay. Ale to i różnica ze Stanami to, że jeżeli ktoś powie nie, to okej. Okay. Fair enough. No is no. No is no. I po prostu różnica takiej, tak jak się widzi kobiety jako takie słabsze, myślę, że bardzo ją widzę tutaj w Polsce. Widzisz ją też przez pryzmat dziewczyn, z którymi się stykasz, nie? Mm. Oj tak, na 100%. Myślę, że też pewności siebie. Myślę, że dziewczyny też widzą, jaką mają, powiedzmy, place in the society. Co jest bardzo smutne. Dlatego myślę, że to jest takie ważne, żeby właśnie wspierać dziewczyny tutaj, pokazywać im, że you can do it too. Ty też to możesz zrobić. To nie jest... może czasem jest to rocket science, ale czasem to nie jest rocket science. Że są kroki, są dziewczyny, które już to zrobiły i ty też możesz. Więc rozwijać taką pewność siebie, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dobra, mamy wiek, mamy kobiecość. Tak. Coś jeszcze? Co sprawia, że się zderzasz ze ścianą? Myślę, że działanie w rejonach non-profit jest trudniejsze niż działanie w rejonach biznesu. Wiele ludzi nie widzi, że prowadzenie fundacji jest dokładnie takie samo jak prowadzenie biznesu. Mamy po prostu inny final product. Co my możemy zaoferować sponsorom, to publicity. Pokazywać, że ich marka jest światowo rozpoznawalna jako taka, która wspiera kobiety. A my na naszych social mediach postujemy o naszych sponsorach, czy o naszych mentorkach, które tutaj też promują siebie i swoje marki jako marki, które po prostu dbają o to, żeby pomagać młodym dziewczynom. Ale nie mamy pieniężnego, powiedzmy, wynagrodzenia. Nie jest tak, że inwestujesz w nasz biznes i dostajesz kasę z powrotem z tego. Jest szansa, że przez to, że pokazujesz swój biznes jako taki, który dba o kobiety, to zarobisz więcej pieniędzy przez to, ale nie ma one to one. Ja uwielbiam sprzedawać. Ogólnie jestem bardzo takim sales mindset w ogóle. Uwielbiam to. Bardzo mi to dużo szczęścia przynosi, że opowiadać o tym, co robię. I pokazywać to w takim świetle, gdzie żeby ludzie chcieli to wesprzeć. Mhm. Tak jak pewnie też widziałaś na scenie TEDa, bo po prostu to było coś, o czym... Mam po prostu wielką pasję o tym, żeby opowiadać o młodych osobach, o młodych dziewczynach, więc dużo mi to przynosi szczęścia, ale jednak nie jest to aż tak zero-jedynkowe co do biznesu, tak jakby to było, gdybym sprzedawała coś innego. Mhm. Więc praca w non-profit nie jest najprostsza. Okej. Okay. Wspominałaś o danych, że te dane, zresztą teraz też troszeczkę o to zahaczyłaś, że te dane bardzo ci pomagają jakby pozyskać partnerów, pokazać skuteczność swoich działań. Jesteś w stanie wyrzucić teraz z siebie parę takich liczb, które pokazałyby faktycznie efektywność twojej fundacji? To może zacznijmy od jeszcze jednego programu, o którym zapomniałam, który jest właśnie oparty na takich statystykach. Okay. Program się nazywa hashtag Zmieniam Polską Szkołę i polega na tym, że przeprowadzamy różne badania. Ja w przyszłym roku będę na UC Berkeley studiować Data Science, więc bardzo lubię obracać się w takim polu danych, które pokazuje troszeczkę, jak świat działa. Pierwszym takim study to był study o języku angielskim. I pytałyśmy, mieliśmy w ciągu paru tygodni około 5000 odpowiedzi na ten survey, gdzie chcieliśmy po prostu się nauczyć, jaki jest problem z nauczaniem języka angielskiego w polskich szkołach. Co chciałabyś więcej zobaczyć? Jak działa twój nauczyciel? Co się dzieje? I to nam bardzo pomogło zrozumieć, co się dzieje w świecie języka angielskiego. Najbardziej szokujące statystyki. Większość osób, które odpowiedziała na survey, powiedziała, że jest ze swoim poziomem języka angielskiego jest gotowa, żeby podróżować. Mhm. Może sobie pojechać, no to check, powiedzmy, do Anglii, zamówić sobie herbatę. No problem. Tylko 7%, albo 7, albo 8, coś tak bardzo mało, poniżej 10% osób, które powiedziały na ankiety, powiedziało, że byłyby gotowe a. pracować na stanowiskach menedżerskich, używając języka angielskiego, b. publikować swoje prace naukowe w międzynarodowych żurnalach. Wow. Ale to jest różnica. Mm-hmm. Pomiędzy umiem sobie tak lajcikowo porozmawiać w języku angielskim versus
umiem go praktycznie używać na zaawansowanym poziomie. I to jest wina polskiej szkoły. Jeżeli uczysz się języka przez 12 lat, mm-hmm. i potem wciąż jest taki problem, żeby mówić, żeby opowiadać, żeby używać go płynnie, something is wrong. Mm-hmm. Something is very, very wrong. Więc właśnie takie statystyki bardzo nas popychają do tego, żeby otwierać programy. Tak samo statystyka, żeśmy mieli kolejny survey o tym, jak COVID wpłynął na edukację. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się o tym, że bardzo trudno jest się właśnie uczyć języka angielskiego w czasie COVID-u. To był jeden z najtrudniejszych rzeczy. O dziwo, nawet nie plastyka, powiedzmy, która jest bardziej hands-on, czy fizyka, czy tak dalej. Właśnie język angielski. I tak z czego to wynikało, tak z ciekawości? Pewnie, z tego, że przez komputer mhm. tak trudno jest załapać ten język, wymieniać się nim z osobami dookoła siebie, czy z panią nauczycielką i w ogóle mieć taką interakcję, plus wiele osób powiedziało, że bardzo ich nudzi język angielski. A jeżeli nie jest się na lekcji, jest się zmuszonym, żeby być, przynajmniej tam być, to na Zoomie można sobie wyłączyć kamerę, wyłączyć tak, mikrofon czyli sposób i gotować śniadanie na przykład, czy coś takiego. Sposób więc podawania po prostu kontentu, nie? I sprawiania, że on się po prostu wydaje atrakcyjny. No dokładnie. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie trafić do młodego, do każdego, umówmy się, dokładnie. Odbiorcy, nie? Dokładnie. Dlatego żeśmy stworzyli program Together for Teachers, który wkładał angielskojęzycznych mentorów, czyli dziewczyny. Ponad 300 mentorów się zapisało do tego programu. 300 młodych osób w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie powiedziało tak, ja chcę pomagać. I się budziło o 5 czy 6 nad ranem, żeby być na polskich lekcjach języka angielskiego i przez godzinę po prostu gadali z dziećmi, robili prezentacje, organizowali jakieś quizy o Stanach Zjednoczonych, czytali książki. Mega. W Polsce w czasie programu Together for Teachers było ponad 400 szkół, tylko w pierwszej edycji. Już były teraz 2 edycje, więc to mniej więcej tyle numerów razy 2. Mhm. W pierwszej edycji mieliśmy impact ponad 7 tysięcy studentów. Czyli ponad 7 tysięcy uczniów w Polsce miało dostęp do native speakera. Ponad 75% tych osób to był ich pierwszy kontakt z native speakerem angielskim. Nice. Szanuję po prostu bardzo to, co robisz. Teraz sobie myślę o mamie mojej, która ma 70 lat i która potrzebuje kontaktu z native speakerem. Ogarniamy jej dziewczynę z UK-a, która będzie właśnie z moją mamą uczyć się polskiego, a mama będzie uczyć się angielskiego, bo w pewnym momencie w wieku 60 lat zaczęła się uczyć angielskiego późno, bo to jest pokolenie, które uczyło się niemieckiego i rosyjskiego wcześniej, ale potrzeba jakby ją pchnęła do tego, bo ma wnuki w UK-u, więc chciała właśnie latając tam nie być taką tylko bierną właśnie Polką, mm-hmm. która potrafi sobie tylko załatwić jakieś podstawowe potrzeby na lotnisku, mm-hmm. tylko która będąc na przykład tam miesiąc, potrafi zagadać do ludzi, nie? W parku. I po prostu egzystować tam. Ale słuchaj, bo rzuciłaś też temat koronawirusa i pandemii i tak sobie myślę, bo kilka odcinków temu rozmawiałam z Jackiem Ratajczakiem z Zonifero, który też siedzi w Plug-in, w którym mm-hmm. dostałyście nagrodę ostatnio, więc super. Świat jest po prostu ale totalnie, się łączy. Jest totalnie mały, więc to jest coś, co mnie niezmiennie zaskakuje i cieszy. Ale pytanie właśnie, czy bo rozmawiamy troszeczkę o tym, że pomagacie budować dziewczynom globalną rozpoznawalność poprzez jakby budowanie też swojej eksperckości i tak dalej, nie? Masz ten cel, chcesz, żeby więcej młodych polskich dziewczyn zasiadało na przykład, nie wiem, w zarządach dużych międzynarodowych firm. Myślisz, że to, że teraz przez koronawirusa staliśmy się troszeczkę bardziej globalni, nie? Działamy w ogóle zdalnie, nie musimy jakby polska dziewczyna nie musi na przykład lecieć do Stanów, żeby tam coś zdziałać. Dużo bardziej się to po prostu potwierało. Myślisz, że to zwiększa szanse, czy jeszcze za wcześnie na to, żeby tak stwierdzić? Myślę, że pandemia miała dużo negatywnych impaktów, ale parę też pozytywnych. Mhm. To, jak jesteśmy teraz międzynarodowo połączeni, myślę, że jest świetnym dodatkowym benefitem. To, że świat się robi bardzo dostępny, tak jak mówiłaś, nie trzeba wsiadać w samolot i lecieć do Stanów Zjednoczonych, płacić grube tysiące za to, żeby tylko tam polecieć i być na parę dni, czy brać udział w jakimś programie, to jest moim zdaniem świetną rzeczą. Większość programów GrowthFuture, dlatego że je prowadzę zdalnie,
działają online, co na szczęście nie było ogromnym szokiem dla nas. Największym szokiem było to, że nie mogłam kontynuować gry z English Ready. Jest to program, gdzie zawsze przyjeżdżam z tymi książkami, już teraz było ponad 50 tysięcy takich książeczek rozdanych w różnych szkołach podstawowych, przedszkolach, szpitalach dziecięcych, domów dziecka, więc rozdajemy te książki, gdzie tylko się da. A przez ostatnie 2 lata nie mogłam wejść do żadnego przedszkola, dlatego wszystko było pozamykane. Ale teraz jestem tutaj, mam pierwsze spotkanie od 2 lat, następny poniedziałek w przedszkolu tutaj w Warszawie, a potem jeszcze 2 przedszkola w Łodzi, gdzie przyjeżdżam po prostu z boksami książek. I to po prostu tak mi tego brakowało. Daje power, nie? No, daje power. Bardzo. A słuchaj, Girls Futures Ready działa już kilka lat. Mhm. Czy wy macie kontakt z dziewczynami, które przeszły na przykład program i właśnie w jakiś sposób sprawdzacie, jak one jakby go, wiesz, wdrażają w swoje życie, jak to je pnie właśnie do góry, czy wracacie do tych dziewcząt w jakiś sposób? Bardzo, bardzo. Myślę, że program, który najbardziej łączy dziewczyny, to jest program Her Story. Dlatego, że jest to program jeden na jeden i jak się zostanie laureatką Her Story, to jest się częścią takiego Her Story community. Wiele dziewczyn, które są częścią powiedzmy Girls Global Ready, czy nawet Girls English Ready, jeżeli się przyjeżdża do szkół, to oczywiście nie trzymamy żadnego fajlu imion wszystkich dzieci, które czytają nasze książeczki, ale w Her Story są to osoby, które zawsze jakby albo się je widzi potem z powrotem na masterclasses, bo one przychodzą nawet kiedy już ich program jest zakończony. Jeden z moich ulubionych przykładów to Maja Gołębiowska. Ona przeprowadziła wywiad z bardzo, bardzo świetną CEO i potem opublikowała go na blogu W Insight. Opracowała z Joasią Sochą, która właśnie jest założycielką blogu W Insight, który jest takim blogiem feministycznym i wspiera młode kobiety i też ogólnie pokazuje taki woman power. I teraz Maja pisze dalej, trochę to jej obudziło też, ją ona zawsze uwielbiała pisać i przez Her Story dodało to jej skrzydeł i teraz pisze, działa, opowiada o woman empowerment, zawsze ją widzę na naszych masterclasses, w ogóle mamy ogromne spotkanie wszystkich dziewczyn Her Story, więc się jutro też z nią zobaczymy. Tutaj w Warszawie będziemy wszystkie razem, porobimy sobie zdjęcia, trochę relacji, a potem idziemy, mamy taki fajny, inspirujący talk od Klary Koftun, więc będzie w ogóle super event. Dlatego też mówię, że ten community Her Story jest fantastyczny, dlatego że widać te dziewczyny, które kiedyś zapisywały to Her Story. Czasem można tak sobie porównać ten filmik, co nam wysłały parę miesięcy, czy nawet lat temu, do tego, gdzie są teraz. No to a propos tego sukcesu, bo tak sobie myślę i widzę i czuję, że jesteś taką mega zadaniową dziewczyną, która wyznacza sobie pewne cele. Jakie cele jeszcze przed tobą? Jakie ty sobie postawiłaś? Bo nie wierzę, że ich nie ma i na pewno je tak, wiesz, odhaczasz jak w tym swoim zeszycie. Jakie na najbliższy czas cele sobie postawiłaś? Bo dobra, nie wymagam, że wiesz, całe życie, bo te cele się też będą zmieniać. Będziesz rosła i nie myślę tu o centymetrach, tylko prostu rosła tą po prostu siłą swojej osobowości. Co masz na tapecie teraz? Pewnie. Myślę, że przede mną dużo nauki. To jest jeden z moich największych celów, żeby naprawdę zdobyć dobrą edukację. A tak jak walczę o edukację tutaj w Polsce i edukację dla dziewczyn, myślę, że wyedukowane jesteśmy silniejsze. Więc to jest takim moim pierwszym krokiem. A więc idę na studia w Stanach, będę studiować właśnie data science i computer science, więc bardziej tematy technologiczne. A myślę, że przyszłość jest w połączeniu technologii z biznesem i z non-profit. Więc to widzę jako taki mój kolejny krok, to edukacja. A potem myślę, że bardziej świat biznesu. Biznes, entrepreneurship, mam parę ciekawych pomysłów na biznesy, albo na przełomie Polski-Stany, albo na przełomie Stany-Polska. Więc myślę, że jest dużo, dużo fajnych szans na to, żeby pomagać innym i stworzyć coś, co myślę, że będzie bardzo wartościowe. Nawiążę taką klamrą do programu jednego z tych wielu z waszej palety, Her Story. Czyje story jest dla ciebie taką, wiesz, inspiracją, takim kopem dla ciebie? Czyje story było twoją inspiracją? Myślę, że na pewno wszystko wraca do kobiet w mojej rodzinie. Wczoraj widziałaś, że moja babcia siedziała na widowni, więc pomimo tego, że nie mówiła po angielsku, a mój talk był po angielsku, to tam zawsze siedziała, klaskała, wspierała i jej wsparcie jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ale moja prababcia nie mogła nawet skończyć liceum.
wtedy mieszkała w Polsce w czasie wojny i musiała się zajmować swoim rodzeństwem zamiast chodzić do szkoły. A potem moja babcia, pomimo tego, że miała świetne oceny, była częścią różnych protestów i po prostu nie mogła pójść na studia. A i tak osiągnęła ogromny sukces i też w wychowaniu mojej mamy, ale też sukces, żeby być zaangażowana na świecie. Babcia jest bardzo misyjną osobą, żeśmy wczoraj wracały z TED-talku i jak widzi jakiekolwiek stanowiska, że zbierają podpisy o coś, to a Zosiu, czekaj, to ja tam muszę iść podpisać, a potem tam muszę iść podpisać i tam ma swoją wizję takiego perfekcyjnego świata i jest bardzo inspirująca. Potem moja mama, która miała szansę akurat pójść na studia, ma bardzo wysoki poziom edukacji. Właśnie teraz skończyła swój PhD, wykłada na wielu uczelniach w Stanach, prowadzi parę biznesów. Jest dla mnie ogromną inspiracją tym, że wyjechała z Polski, też ucząc się języka angielskiego właśnie w tym systemie tutaj i naprawdę osiągnęła w mojej wyobraźni taki ogromny sukces. I to bardzo, bardzo dużo mi dało do myślenia, w sumie taki dostęp do edukacji od mojej prababci, która w ogóle nie mogła skończyć liceum, do mojej babci, która nie poszła na studia, do mojej mamy, która ma teraz bardzo wysoką edukację. I potem też do mnie, że mam tyle dostałam od świata. Mam tyle szczęścia, że mogę się uczyć za granicą, że mam dostęp do świetnego systemu edukacji, że mam mega wspierających rodziców, którzy kiedy usłyszeli takiej szalonej, ośmioletniej dziewczynki: mamo, tato, ja dzisiaj idę do pani dyrektorki i ją zapytam, czy mogę zebrać książki dla moich przyjaciółek w Polsce, to że nie powiedzieli mi: nie no Zosia, to jest za trudne, ty się skoncentruj, idź na boisko, idź na plac zabaw, co ty będziesz się takimi rzeczami zajmować, przecież dorośli takie rzeczy robią. Mówili: super, jak ci możemy pomóc? Czy może chcesz ze mną przećwiczyć jakąś konwersację? Przecież moja mama tyle czasu ze mną spędziła nad moim TED-talkiem. Stałam i po prostu jej mówiłam ten talk, pewnie też ma go na 100% spamiętany. Więc kobiety w mojej rodzinie. Kobiety w twojej rodzinie, w twoim życiu. To bardzo też jest spójne z tym, z czym Maciek Sawicki wystąpił, nie? Mhm. Mówiąc o gamingu, on też bardzo zachęcał rodziców do tego, aby po prostu byli obok, nie? Mhm. Że to jest kwestia... Nawet jeżeli nie rozumieją. Dokładnie, że to jest kwestia trochę wyboru, nie? Możesz jakby stać z boku i nie uczestniczyć w tym, wyciągać ten kabel, nie będziemy zdradzać tutaj, o co chodzi, obejrzyjcie, albo włączyć się i chcieć się nauczyć, jak ta mama, o której wspomniał, która na Twitterze poprosiła najlepsze community, że hej, powiedzcie mi o tym więcej, nie? Dokładnie, czyli wsparcie po prostu, wspierajmy się wzajemnie, bo takie pierwsze power woman spotykamy w swoim po prostu życiu, albo ich nie spotykamy i potem są takie organizacje jak twoja, które wypełniają tę lukę. Mhm. Dzięki Zośka, to był w ogóle duży, duży zaszczyt spotkać Cię tutaj, wypić z Tobą kawę i szapoba. Dziękuję. Jeszcze tak dodam, że dla wszystkich mam albo kobiet, albo dziewczyn w publiczności, jeżeli znacie kogoś od 13 do 24 lat, która chce się nauczyć albo języka angielskiego, albo public speaking, global mindset, pewność siebie, my to rozwijamy i jesteśmy tu dla Was. Nasze programy są 100% za darmo, tylko trzeba chcieć się zapisać i chcieć działać, więc zapraszam albo na stronę girlsfutureready.org, albo jeszcze lepiej na nasze social media Girls Future Ready na Facebooku, Instagramie i na LinkedInie. Dokładnie. Więc bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Jesteśmy tu dla Was. Ja również zapraszam. Wszystkie linki podamy pod postem zajawiającym ten podcast. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia i zobaczenia, mam nadzieję. Dzięki, ja też.